Koniec epoki Angeli Merkel. Morawiecki odcina się od Unii. W Wielkiej Brytanii brakuje paliwa. A na koniec naukowa ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo serdecznie. No i co, nie przynudzajmy, tylko lecimy z pierwszym tematem. Und wir wollen natürlich auch nach Mecklenburg-Vorpommern gucken, denn dort ist ja schließlich auch gewählt worden im hohen Norden Manuela Schwesig. Wybory do niemieckiego parlamentu Bundestagu wygrali socjaldemokraci z SPD, uzyskując poparcie 25,7% wyborców. Na drugim miejscu znaleźli się chadecy z CDU-CSU, na których zagłosowało 24,1% wyborców. Trzecie miejsce zajęli Zieloni z niespełna 15% poparciem i najlepszym wynikiem w swojej historii. To oznacza, że SPD uzyskała 205 mandatów, CDU 194, a Zieloni 116. To najgorszy wynik chadeków w historii. Mimo to na razie nie zamierzają rezygnować z planów utworzenia rządu. Na czwartym miejscu znaleźli się liberałowie z FPD, którzy uzyskali 11,5% głosów, a na piątym Alternatywa dla Niemiec, którą wskazało 10,3% wyborców. Za nimi uplasowała się także postkomunistyczna lewica, uzyskując niespełna 5% głosów. Frekwencja w niedzielnych wyborach do Bundestagu wyniosła 76,6%. Ponieważ wynik wyborczy dwóch głównych konkurentów na niemieckiej scenie politycznej różni się tak nieznacznie, na razie nie wiadomo, któremu z nich uda się stworzyć koalicję zdolną utworzyć sprawny rząd. Sie hat ein Viertel der Stimmen quasi zugelegt, allerdings die 40% nach der Prognose zumindest. Tak jak napisano w newsie, jeszcze nie wiadomo, które partie będą tworzyć rząd, więc nie wiadomo, jak to będzie z tą chadecją Merkel. Mogą być w rządzie lub mogą być też w opozycji. Każda opcja jest na moment nagrywania tego materiału przynajmniej jeszcze możliwa. Jednak też to, co jest ważne, to to, że nawet jak będzie w rządzie, to i tak będzie to rząd złożony z wielu partii. Wszystkie mają mocne poparcie, tak więc CDU-CSU nie będzie de facto rządzić, będzie tę władzę współdzielić. Więc niezależnie od scenariusza, czasy Angeli Merkel się skończyły, bo wiecie, ponoć przeszła na emeryturę, ale nigdy nie wiadomo, jak to byłoby z nią naprawdę. Może rzeczywiście chciała się od władzy odciąć, ale może też chciała rządzić z tylnego fotela. Tak czy inaczej, dzisiaj nie będzie już miała możliwości, przynajmniej według oficjalnych doniesień. Na kogo ona tam ma wpływ poza kamerami, no to... To już jest sprawa taka bardzo wewnątrz niemiecka. Ale przypomina wam to coś, ta sytuacja? Ta cała sytuacja z odejściem Angeli Merkel i wynikami aktualnych wyborów trochę przypomina to sytuację z Donaldem Tuskiem, nie? On tak samo odszedł z polskiej polityki, gdy tylko pojawiła się dobra okazja. Już wiadomo było, że PO nie wygra, albo będzie tworzyć rząd bardzo słaby. Dostał on no, genialną posadę w Unii Europejskiej, zwłaszcza finansowo, ale też wizerunkowo. Wizerunek mu się mocno poprawił i stał się politykiem światowym, rozpoznawalnym nie tylko w Polsce, więc wyfrunął z Polski. Merkelowa zrobiła podobnie. Ona jednak nie dostała lepszej posady, ale poparcie dla partii, którą kieruje od tak dawna, w ostatnim czasie zanotowało poważne spadki, więc ona się zwyczajnie odcina, dzięki czemu nie będzie kojarzona z ewentualną porażką. Nie można wykluczyć, że kiedyś powróci do polityki. Wiecie, w końcu Tusk wrócił, ale zanim to nastąpi, z Merkel wszyscy możemy zapomnieć, kim ona w ogóle jest i jedynie co po niej zostanie w głowach wielu ludzi, ewentualnych przyszłych wyborców, to to, że rządziła tak długo i była najbardziej wpływową kobietą któregoś tam roku na świecie. I generalnie cały świat ją zna. Ludzie nie będą już mówić o jej obecnych porażkach, problemach. Będzie się jawić po prostu jako wielki polityk. Znacznie potężniejszy od tej całej zbieraniny bandy jakiejś, która uzbiera się w ciągu tych 8 czy 10 lat, jak nie będzie rządziła. Tak samo jak z Tuskiem. Tak jak kiedy odchodził, prawdopodobnie wyborów by nie wygrał, bo ludzie mieli mu wiele za złe, a teraz minęło trochę czasu i jest jedyną osobą, która może tak zagrozić władzy Kaczyńskiego. Bo na tle wszystkich tych polityków, którzy się teraz zebrali, którzy faktycznie są
jak na Tuska, bardzo nowi, takie świeżaki, on się jawi jako polityk naprawdę z wysoką klasą. Tak czy inaczej, z pewnością dokładnie dzisiaj kończy się pewna era w Europie. Merkel rządziła tu od 2005 roku i to ona kształtowała politykę Niemiec, ale i całej Unii Europejskiej. Odchodzi dzisiaj jednak ewidentnie w momencie, w którym wszystko się sypie. Zrobi to samo, co zrobił Tusk. Jednak Tusk był premierem Polski, a ona kanclerz Niemiec. Ciekawe, co dokładnie się tak mocno sypie, skoro ona odchodzi. Czego to jest zapowiedź? No bo zwróćcie uwagę, że zapowiadała swoje odejście już wiele lat temu. Z tego, co kojarzę, przy kryzysie migracyjnym około 2015 roku już też mówiła, że odejdzie. Jednak nie odeszła. A teraz znowu odchodzi w kryzysie. Zatem jak potężny jest ten kryzys, który teraz mamy? Skoro wtedy się nie zdecydowała na odejście, a teraz to zrobiła. Jest to co najmniej niepokojące. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie na ten temat w komentarzach, a my już lecimy do następnego tematu. Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. Zapewne ciężko będzie doprowadzić do porozumienia przed wyborami w Czechach, ponieważ nasi czescy sąsiedzi kierują się logiką wyborczą. To jest logika pozbawiona jednocześnie gotowości do porozumienia, powiedział w niedzielę podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że strona polska sformułowała w sprawie Turowa do Czechów bardzo dobrą propozycję. Propozycja polega na tym, że mieszkańcy terenów przygranicznych mogą liczyć na realne wsparcie finansowe ze strony polskiej przy projektach związanych z wodą, związanych z tworzeniem dodatkowych barier zapobiegających hałasowi i innych inwestycjach, stwierdził premier. W Czechach trwa obecnie kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 8-9 października. Morawiecki podkreślił, że jeżeli dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co powinno nastąpić w ciągu kilku miesięcy, to wówczas zdaniem premiera dojdzie do zakończenia naliczania kar. Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowni kopalni Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymać wydobycie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Gdy Polska nie zastosowała się do decyzji, Czechy wystąpiły o nałożenie na nią kary. Domagały się 5 milionów euro kary dziennie. W poniedziałek TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i nie zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Nad tym ubolewam i na pewno nie przejdziemy nad tym do porządku dziennego, ponieważ uważamy tę decyzję za skrajnie agresywną. Czechy z pewnością wykorzystują Turów dzisiaj w kontekście politycznym. Jest to pokazanie, jak silny jest rząd i jak nie daje sobą pomiatać. Przecież to samo robią nasze rządy w okresie przedwyborczym. Wystarczy przywołać tu wybory z 2015 roku i krzyki polityków PiSu, jaka ta Unia jest zła. Czy w 2020, gdy Duda przed wyborami poleciał do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Trumpem, co było tylko ruchem politycznym, wyborczym. Takie rozgrywki mają pokazać, że dana partia, dany rząd jest twardy, nieugięty, zależy mu jedynie na dobru swoich obywateli i tak dalej. Oczywiście ma się to nijak do tego, jak wygląda rzeczywistość, ale to działa. W taki sposób gra się na patriotycznych emocjach. Tak więc Morawiecki ma tutaj rację, nie ma szans na rozwiązanie sprawy Turowa przed wyborami, bo jest to sprawa kampanijna. Pytanie tylko, jakie my z tego będziemy mieli konsekwencje. TSUE przecież nałożył na nas kary finansowe za to, że nie wywiązujemy się z środka tymczasowego, którym jest zamknięcie kopalni, co oczywiście możliwe nie jest. Tak więc nawet jak koniec końców dogadamy się z Czechami, to karę zapłacić będziemy musieli. Nawet jak wycofają sprawę z TSUE. Dlaczego? Ano dlatego, że ta kara to teoretycznie nie jest sprawa Czech, tylko przez łamanie Polski traktatów Unii Europejskiej, więc tyczy się całej wspólnoty. A co się stanie, jak nie zapłacimy? A potrącą nam z budżetu, więc wyjdzie na to samo. Koniec końców, przez kampanię wyborczą w Czechach my, Polacy, będziemy płacić. Fajnie, nie? No, nie tak fajnie, jak ma Wielka Brytania. Również po wyjściu z Unii. Okej, jeszcze nie również. Allerdings die 40% nach response to the government's call to carry on as normal. Queue upon queue of cars.
Plan brytyjskiego rządu mający zaradzić kryzysowi z zaopatrzeniem stacji paliw w benzynę zakłada użycie do jej transportu wojska, informuje The Guardian. Propozycja ma być dyskutowana przez członków gabinetu premiera Borisa Johnsona. Przez weekend przed wieloma stacjami benzynowymi w Wielkiej Brytanii tworzyły się długie kolejki samochodów. Niektórzy kierowcy godzinami czekali na zatankowanie swoich aut. Przyczyną problemów z zaopatrzeniem jest brak kierowców cystern i panika kupujących. W kraju jest pełno paliwa, ale nie znajduje się ono w odpowiednich miejscach dla kierowców. Jest wciąż w terminalach i rafineriach, powiedział w radiu BBC kierujący Stowarzyszeniem Niezależnych Stacji Benzynowych Brian Maderson. Dodał, że brak paliwa na stacjach jest też efektem paniki wśród klientów. Według Madersona benzyna skończyła się na około 2-3 z 5,5 tysiąca stacjach zrzeszonych w stowarzyszeniu. Na pozostałych niedługo jej zabraknie. O problemach z zaopatrzeniem i konieczności zamknięcia niektórych stacji informowały już wcześniej koncerny BP, Shell i ExxonMobil. Rząd rozważa wprowadzenie w życie zaplanowanej kilka lat temu na wypadek bezumownego Brexitu operacji Escalian, która zakłada użycie do transportu benzyny po terenie kraju 80 wojskowych cystern, informuje The Guardian. Dodaje, że pełne uruchomienie tego rozwiązania potrwałoby do 3 tygodni. Inną braną pod uwagę propozycję na rozładowanie kryzysu jest czasowe rozluźnienie przepisów dotyczących relacji handlowych między koncernami naftowymi i detalicznymi dystrybutorami paliwa, twierdzi dziennik. I've got 15 miles of petrol left. I'm a community physio. No i tak właśnie kończy się wyjście z Unii, kiedy jest się jednym z jej fundamentów. I generalnie dla wielu Brytyjczyków to, że ich kraj jest w Unii Europejskiej, jest tak oczywiste, jak to, że w polskiej polityce są tylko Tusk i Kaczyński. Oczywiście nieuniknione było to, że Wielka Brytania za bardzo związana jest z Unią, żeby taki Brexit obył się bez jakichkolwiek tego typu konsekwencji, w jedną i w drugą stronę. Tylko jeden kraj w porównaniu do całego wielkiego projektu jest znacznie mniejszy, więc poważniej konsekwencje odczuwa, czy to pozytywne, czy negatywne. Zwyczajnie Unia to nie jest tylko wpłacanie i wypłacanie pieniędzy. Unia to przede wszystkim wspólny rynek. Gdy chce się od niego odłączyć, a było się jego częścią przez tak wiele lat i to naprawdę wielką częścią, no to trzeba się z takimi konsekwencjami liczyć. Wielka Brytania to dosyć słaby moment sobie wybrała na to, żeby z tej Unii wychodzić. Nie dość tego, że wyjście wiąże się samo w sobie ze skrajnymi konsekwencjami, wiadomo, po części się zyskuje, po części się traci, to dodatkowo zrobili to w momencie, gdy zaczął się kryzys zdrowotny. Tak czy inaczej, najlepsze jest to, że przez fakt, że dla Wielkiej Brytanii Unia Europejska jest głównym rynkiem zbytu oraz że to z Unią najwięcej oni handlują, no to dzisiaj Wielka Brytania i tak musi trzymać się prawa unijnego w handlu. Tyle, że nie ma na niego wpływu, a cła musi płacić. Niby wyszli, ale jednak do prawa i tak się dostosowywać muszą. Jednak Wielka Brytania czerpie sporo korzyści też z tego, że w Unii nie jest. Przede wszystkim nie muszą płacić. A wiadomo, że oni płacili dużo więcej niż sami dostawali. Po drugie, nie muszą już się słuchać prawa unijnego i jak chcą podjąć jakąś decyzję, to nie muszą oglądać się za kilkudziesięcioma innymi krajami. Po prostu podejmują decyzje. Tak jak to było chociażby z Antidotum. Przecież Wielka Brytania jako pierwsza zaczęła swój program, no bo mogła, a Unia jeszcze boksowała się kilka miesięcy, zanim wszyscy doszli do porozumienia, który preparat będzie najtańszy, bo jedni chcieli tańszy, inni chcieli bardziej sprawdzony. I koniec końców, z pewnością za parę lat konsekwencje wyjścia z Unii się zatrą i nikt nawet nie będzie patrzył na to, czy jest gorzej, czy lepiej przez Brexit, a przez obecną politykę rządu. Ale my oczywiście będziemy się temu przyglądać i informować Was na bieżąco, zatem koniecznie subskrybujcie ten kanał, to nie zapomnijcie, co wynika z Brexitu, a co wynika z czystej polityki rządu. Koniecznie subik, dzwonek, no i dajcie znać, co Wy o Brexicie sądzicie. Czy to koniec końców Waszym zdaniem wyjdzie im na dobre, czy może na złe? I co myślicie o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, o czym się coraz częściej mówi? Następny temat. Szczątki.
początki Sorożca odkryto w 2016 roku na trasie budowy drogi S3 w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego. Naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego pracują obecnie nad rekonstrukcją szkieletu zwierzęcia. 22 września tego roku po raz 11 obchodziliśmy Światowy Dzień Nosorożca. Na Ziemi żyje obecnie jedynie 5 gatunków tych ssaków, z czego 3 są krytycznie zagrożone wyginięciem. Kiedyś gatunków nosorożca było wiele. Żyły także na terenie obecnej Polski, przypomina strona Uniwersytetu Wrocławskiego. Z okazji Dnia Nosorożca naukowcy tej uczelni podzielili się relacją z aktualnego stanu prac nad odbudową szkieletu Stefanii. W naszym zakładzie realizowany jest projekt naukowy poświęcony wielu aspektom życia kopalnego nosorożca zwanego Stefanią, którego szczątki odkopaliśmy prawie w całości w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. W tej chwili koncentrujemy się na złożeniu czaszki nosorożca. Wcześniej uważano, że ten gatunek nosorożca żywi się głównie trawą. Okazało się, że nasza Stefania żyła w lasach i żywiła się także pędami. Inny gatunek nosorożec włochaty odżywiał się na przykład liśćmi, wyjaśnia Krzysztof Stefaniak, kierownik Zakładu Paleozoologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na stronie UW. Naukowcy starają się teraz postawić Stefanię na nogi. Adam Kotowski z Zakładu Paleozoologii przekazał, że kości zwierzęcia po bardzo żmudnym i długotrwałym procesie zostały ostatecznie oczyszczone, wypreparowane i zakonserwowane. Zdarzyły się kości zachowane w stanie idealnym, są również elementy bardzo delikatne, jak na przykład czaszka. Teraz próbujemy ją zrekonstruować. Do wspólnych prac zaprosiliśmy artystę rzeźbiarza, który pomoże nam połączyć te elementy w całość. Czaszka była bardzo silnie zdeformowana, zmiażdżona, dodał Kotowski. W pracach rekonstrukcyjnych naukowców wspiera artysta rzeźbiarz Wojciech Iłęda. A wiecie dlaczego w jako jedynym miejscu przetrwały żubry? Dzięki niewoli. Trzymane były one w zoo, wyginęły na wolności, a następnie cały gatunek został odtworzony z tych osobników, które były w zamknięciu. Może w ten sposób uda się też kiedyś postąpić z nosorożcami. No cóż, niestety nie jest to takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, ale nadzieja po tym newsie jest. A jak się nie uda, to przynajmniej będziemy mieli rekonstrukcję szkieletu. Trend wysłucha. Ty, czym się różni kura od blondynki? Blondynka ma 51 węzłów mózgowych, a kura 50. A po co jej ten jeden? Żeby nie srała na podwórku. Tego skwara mamy znowu od Penego 11. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotego kurczaka. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj na nasz kanał Suchary i to tam pisz swoje własne propozycje. Oby były tylko lepsze od tego w komentarzach pod filmami. Tymczasem co? Trzymajcie się ciepło, a my już się będziemy żegnać. Do zobaczenia o 6.30 i 18.00 codziennie. Hej!